będę teraz uszczegóławiać zagadnienie. Po pierwsze, to nie jest z całego roku, to były dotychczas 3 sesje po 8 albo 9 dni, sesje wyjazdowe, dość intensywne. Cała edycja projektu Tutejsi, Tradycje Muzyczne Pomorza Zachodniego, która ma miejsce w tym roku, jest w zamierzeniu pilotażowa, no, ponieważ jest to przedsięwzięcie dla mnie na terenie takim jak ten dość nowe, mimo że mam już jakieś doświadczenie w innych regionach Polski, ale w takim miejscu, w takiej konfiguracji, na takim terenie działam po raz pierwszy i absolutnie zrozumiałe jest też, że ze strony instytucji w której działalności odbywa się ten projekt, no też myślę, że zbyt ryzykowne byłoby dla fundacji, zbyt ryzykowny byłby taki skok na głęboką wodę, czyli planowanie jakichś szerzej zakrojonych działań na ten rok, więc z obu stron to jest też, są to działania pilotażowe, skierowane przede wszystkim na to, żeby w jakikolwiek sensowny sposób włączyć sam temat muzyki tradycyjnej, tradycji muzycznych, dziedzictwa kulturowego odnoszącego się do wsi tutaj na Pomorzu Zachodnim, do jakiegoś publicznego dyskursu, na przykład, żeby o tym, już mówię na przykładach, żeby o tym zaczęto mówić tutaj w szkołach, po prostu w ramach czy to edukacji regionalnej, czy jakichś zajęć świetlicowych, żeby ten temat po prostu zaistniał. I ważnym elementem całego tego projektu, chyba najważniejszym, to jest w ogóle edukacja nauczycieli z terenu województwa, takie spotkania szkoleniowe z nauczycielami, podczas których rozmawiamy o metodologii takich działań, czy to badawczych, czy to animacyjnych, zajęcia i spotkania praktyczne z dziećmi, bo czego Jaś się za młodu nauczy, to wiadomo, co będzie dalej. I tutaj zapraszam różne osoby specjalizujące się w pracy z dziećmi w oparciu o źródła folkloru muzycznego, polskiego i nie tylko, do tego, żeby takie zajęcia z dziećmi prowadziły. Odbyły się już 2 edycje takich zajęć. Za 2 tygodnie mamy jeszcze jeden blok warsztatowy, jeszcze 4 spotkania z dziećmi. To są dzieci tych najmłodszych klas i taka późna podstawówka. Na razie tyle. No i badania, co nie ukrywam, że dla mnie jest to najciekawsza, osobiście dla mnie najciekawsza część tego projektu i chyba nigdy w życiu nie miałam takiej najzwyczajniejszej tremy po prostu przed przystąpieniem do tematu jak tutaj, ponieważ był to teren mi nieznany. To było też dla mnie inspiracją do zaangażowania się w ten projekt i do wykonania dość dużej pracy takiej, dawniej to się nazywało bibliotecznej, teraz to jest bardziej internetowa, żeby się do tego tematu przygotować i pracy w ogóle w poszukiwaniu też właśnie osób żywych, osób, które mogłyby mi tutaj coś podpowiedzieć, pomóc. I tutaj kolejny ukłon w stronę Rafała Foremskiego, który bardzo dużo na początku tutaj mi, nawet myślę, Rafał, że podpowiedziałeś mi więcej niż myślisz, że mi podpowiedziałeś, ale też z tego miejsca dziękuję Krzysztofowi, Ani, Maćkowi za po prostu skontaktowanie mnie z osobami poprzez co, jak takim metodą takiego łańcuszka zdobywałam kolejne kontakty.
do osób, z którymi się spotykałam, czy spotykaliśmy z Olą i z Pawłem w trójkę, robimy te badania, dzieląc się obowiązkami, kompetencjami i które nagrywaliśmy. Pierwsza uwaga taka właśnie metodologiczna, myślę, że to w ogóle dotyczy tematu badań terenowych, jest taka, że poprzez dość dynamiczną zmianę, taką i społeczną, i technologiczną, jaka ma miejsce w ostatnich latach. Myślę, że to ta technologiczna zmiana bardzo, bardzo wpływa też na niektóre społeczne rzeczy. Zmienia się też sposób przygotowania do badań. I chyba publicznie to w ogóle mówię o tym po raz pierwszy, a nie w prywatnych rozmowach. Dziękuję Bogu za to, że nikt z osób naciągających starszych ludzi na wnuczka jeszcze na to nie wpadł, że no chodzi mi o te historie, że ktoś tam po prostu zadzwonił do starszej osoby i ją po prostu wykorzystał, finansowo okradł. Tak? I któregoś razu podczas rozmowy właśnie z taką starszą panią przyszło mi do głowy właśnie to, że w zasadzie przychodząc z ulicy, po prostu z ulicy do czyjegoś domu, do starszej osoby, mamy taki kredyt nieufności na wstępie, że w zasadzie no, dajemy trochę, mamy, mówiąc żartobliwie, dość oryginalny, właśnie jeszcze niewykorzystany przez nikogo, dzięki Bogu, podkreślam to po raz drugi, przywitanie, że my szukamy pieśni, ale no, taka osoba ma nam prawo się też przyjrzeć z punktu widzenia, czy nie jesteśmy żadnymi oszustami. Oczywiście zawsze tak było, że osoba przychodząca jakby nie stąd, przychodząca z zewnątrz, która przyjeżdża w jakiś, podając jakiś dziwny powód, dla którego chce wejść do domu i porozmawiać, jakby miała prawo być podejrzewana o jakieś nieuczciwe intencje. Ale przez całą tą historię, która no jest dziełem, która jest rzeczą ostatnich lat po prostu w Polsce, czyli tego naciągania starszych osób, oszukiwania, zdałam sobie sprawę, że to ma też właśnie duży wpływ na metodologię badań terenowych, bo starsze osoby słusznie coraz częściej są nieufne. I usłyszeliśmy taką informację zwrotną od 4 osób podczas tego czasu, o którym mówię, naszych badań. Rozmawialiśmy, nagrywaliśmy łącznie 44 osoby. Niektóre były to krótkie wywiady, do niektórych wracaliśmy dwukrotnie albo trzykrotnie. To jest dużo i mało, zaraz do tego wrócę. I od 3 osób, to jest dość duża próba, właśnie usłyszeliśmy coś takiego, że gdyby nie to, że moja sąsiadka przyszła do mnie, bo taka była nasza tutaj przyjęta metoda poszukiwania osób, że przez znajomych, przyjaciół, znajomych, sąsiadów, kuzynów i tak dalej. W zasadzie nie byliśmy ani u jednej osoby, do której weszlibyśmy z ulicy, przyjeżdżając do wsi. I to jest sytuacja dla mnie jakby w tej skali o tyle nowa, czy powiedzmy, no jakaś nastąpiła tu ewolucja, że kiedy zaczynałam badania na Lubelszczyźnie na przełomie 99 i 2000 roku, to oprócz kilku kontaktów, które właśnie miałam od kogoś, czasami nie było niemożliwości uprzedzenia telefonicznego o wizycie, to oprócz dosłownie kilku kontaktów, większość nagrań, które mam z tamtych czasów, a jest ich dużo, to było to, że po prostu przyjeżdżałam do jakiejś wsi, pytałam albo gdzie mieszka taka i taka pani, której nazwisko miałam od kogoś, i szłam do niej z ulicy. I ta osoba najczęściej się w ogóle nie spodziewała mojej wizyty. A tutaj było już zupełnie inaczej. Każde spotkanie było po prostu
poprzedzone, było zapowiedziane i najczęściej właśnie zapowiedziane przez kogoś, wobec kogo, do kogo te osoby, znały. I tak jak mówię, no, to już od kilku lat w ten sposób pracuję, ale tutaj jest to bardzo znamienne. Spotkania tak wyglądały. No, mam nadzieję, że różni tacy oszuści jak wizytorzy nie wpadną na to, żeby się przedstawiać jako etnografowie. Tak, jeszcze nie słyszałam o takim przypadku, daj Boże, że nikt z nas o nim nie usłyszy. Tak, ale no, ugłaśniam też pewne rzeczy, bo to jest też wynik po prostu rozmów z ludźmi. Świetne mieliśmy podczas spotkania z panią Stanisławą Stepaniuk z Wisełki. Od niej są zdjęcia na wystawie. Pani licząca sobie lat prawie 90 i no niezwykłą kolekcję zdjęć po prostu rodzinnych. Od niej zeskanowaliśmy prawie 70 skanów. Jedno w jedno zdjęcie, które są po prostu dokumentami takimi historycznymi. Bo zdjęcia o dużej wartości i sentymentalnej, a równocześnie dokumentalnej, jeżeli chodzi o dokumenty życia rodzinnego, społecznego, obyczajowego. Zapowiedział nas do niej jej syn, który jest listonoszem w Wisełce, więc no wejście mieliśmy takie bardzo, bardzo dobre. Natomiast ja trochę się obawiałam, jak ją poprosić, żeby nam wypożyczyła na noc to pudełko zdjęć, bo no tego się nie zeskanuje podczas spotkania. 70 zdjęć to jest jakieś, nie wiem, 10-11 godzin pracy, skanowania. Więc pożyczaliśmy od ludzi je na noc albo tam na dzień czy dwa i później odwoziliśmy, oddawaliśmy te zdjęcia. Tych skanów mamy około 1100 teraz już w naszych zbiorach, takich właśnie z archiwów rodzinnych. Ja mówię do pani Stanisławy, no jakoś tak to było, znaliśmy się od 3 godzin i ja wiem, patrząc już jakby w nasz grafik, że jeżeli dzisiaj od niej tego nie pożyczę, to do końca tygodnia już nie będziemy mieć szansy zeskanować, a niech chciałam czekać do następnego spotkania, naszego przyjazdu tutaj za miesiąc. Ja mówię, pani Stasiu, błagam panią na kolanach, niech mi pani pożyczy na noc te zdjęcia, ja pani zostawię mój dowód. Ona mówi, po pierwsze nie musi mi pani błagać na kolanach, bo mój syn powiedział, że jesteście uczciwymi ludźmi, a po drugie, niech pani nigdy nikomu nie daje swojego dowodu. Więc to anegdota a propos tej historii. Zatem taki był klucz, to jest no ważna część też metodologii, w jaki sposób, wiadomo, w jaki sposób planujemy badania i trafiamy do tych osób. Ja się też przygotowywałam, ja i moi koledzy Ola, i koleżanki Ola Paweł, przygotowywaliśmy się teoretycznie i to był obszar, który nawet trudno nam było określić, co musimy przeczytać, o czym musimy porozmawiać, żeby przygotować się do tych badań. Ja pamiętam, jak Oli i Pawłowi zadałam właśnie taką powtórkę z historii Polski i kresów od czasów aż od lat 20. do dzisiaj, no bo rozmawiamy, jeszcze w tym roku rozmawialiśmy z osobami, które tutaj w pierwszym pokoleniu przyjechali. W tej grupie 44 osób mieliśmy, może teraz troszkę państwa nabujam, ale 7, Ola, nie pamiętasz, z 6-7 osób koło 90. Najstarsza pani z Golczewa, 96 lat. Tak, Ola mi pokazuje, że 5, no to może już tworzy jakąś mitologię. Takich sędziwych osób, które tutaj przyjechały po prostu jako młode, ale już zamężne osoby, albo z dziećmi małymi, albo te dzieci tutaj urodziły. I relacje tych osób to są po prostu relacje świadków historii. I w pewnym momencie po prostu ja się zorientowałam, że
musimy nie tyle zmienić, co zmodyfikować nasz kwestionariusz. My tego używamy kwestionariusza, który sobie sami opracowaliśmy. My go nie czytamy z niego, nie kładziemy go na stole, mamy go w głowach, ale w ramach przygotowań wyznaczyliśmy sobie pewien zasób interesujących nas tematów i jakby obszar, od którego zaczynamy, przynajmniej na spotkaniu. Okazało się, że bardzo szybko musimy to zmodyfikować, ponieważ oprócz tradycji muzycznych, czy w zasadzie trochę zamiast tradycji, mowy o tradycjach muzycznych, na pierwszy plan wysuwają się przede wszystkim relacje biograficzne. I to jest to, co jakby zamierzamy uczynić. Nie wiem jeszcze, w jakiej postaci będzie w następnych latach kontynuowany ten projekt. W jakiejś na pewno będzie. Ja też zamierzam po prostu prywatnie, jakby ze względu na prywatne zainteresowania badawcze, te badania w jakimś stopniu kontynuować. Zamierzamy z tego jakby osobną gałąź tych wywiadów, to rejestrować te relacje biograficzne, nie tylko osób z pierwszego pokolenia osadników tutaj, ale z drugiego pokolenia, które są, no, które świetnie jakby tę pamięć rodzinną sobie przyswoiły i doskonale o tym opowiadają. Co więcej, z punktu widzenia już takiego pewnej płaszczyzny interpretacyjnej, bardzo ciekawy jest też przekaz tego, przepraszam za patetyczność tego sformułowania, tego mitu założycielskiego, czyli osiedlenia się rodziny tutaj, i rodziny albo wspólnoty sąsiedzkiej tutaj, jak to wygląda w relacji właśnie dzieci tych osób, które tutaj jako pierwsze pokolenie się urodziły, czyli osoby urodzone na początku na przykład lat 50. Dzieci osadników, którzy przyjeżdżali tutaj począwszy od stycznia 1946 roku. Do takich osób dotarliśmy. To były jakby pierwsi repatrianci, czy też jak zwrócił mi uwagę pan doktor Paziewski, w zasadzie powinno się ich nazywać. O tym też mówiła dzisiaj, zdaje się, i pani profesor Zowczak, i profesor Muszkalska. Któraś z pań, bardzo przepraszam, nie pamiętam, która z pań, a być może obydwie z was, używając słowa repatrianci, użyły wyrażenia tak zwani repatrianci, ponieważ de facto mamy tu do czynienia z ekspatriantami, a nie repatriantami. Zatem właśnie dzieci tych pierwszych repatriantów urodzone tutaj, a później ich wnuki, bo wnuków też zdarzyło nam się nagrywać, historię rodziny i opowieść o tradycjach, zahaczając o obszar tradycji muzycznych danej rodziny w relacji wnuków. I niezwykłe jest analizowanie tego jako przeżycie. I myślę, że konkluzje też będą ciekawe, nad konkluzjami dopiero pracujemy, jak no, samo zjawisko przekazu, co zostaje między pokoleniami, przekazu opowieści rodzinnej. No to olbrzymi temat na konferencję, nie na dwie minuty wypowiedzi, tylko na taką solidną tygodniową konferencję, jeżeli nie kongres. Także to też stało się taką częścią naszego obszaru badawczego, a przede wszystkim, tak jak już powiedziałam, powtórzę w podsumowaniu jeszcze raz, na pierwszy plan wysunęły się te relacje biograficzne, w których zwracamy uwagę na te elementy, przede wszystkim najpierw w tradycje rodzinne i jakiś duży procent tych opowieści są to opowieści o tradycjach muzycznych. Przyszło mi dzisiaj do głowy, kiedy sobie zerknęłam na biogram pani profesor Bożeny Muszkalskiej, no, pewna taka metodologiczna inspiracja, którą myślę, że jakoś
jakoś wykorzystamy. Jedna z prac pani profesor nosi tytuł Tradycje muzyczne we wspomnieniach oborniczan. Chodzi o oborniki śląskie. Zdałam sobie sprawę, że to, co badamy, to jest w 90% nie tradycje muzyczne mieszkańców Pomorza Zachodniego, a tradycje muzyczne we wspomnieniach mieszkańców Pomorza Zachodniego. Oczywiście zawsze dopytujemy, czy te rzeczy jakoś funkcjonują też w praktyce wspólnego spędzania czasu w rodzinie, czy obchodzenia świąt w jakichś takich praktykach po prostu sąsiedzkich, po prostu jak się ludzie spotykają, czy wracają do tych rzeczy, które tutaj przywieźli, bądź oni, bądź ich rodzice, i co uważają za swoje właśnie rodzime tradycje muzyczne, niezależnie od tego, skąd przyjechali. Poproszę cię, Arku, bardzo o to zdjęcie, które jest na pendrive'ie. O, i to niech dość mały, tak jak mówię, no to są maleńkie badania, bo to tak ten temat zabrzmiał bardzo poważnie, sprawozdanie z badań terenowych. To są w zasadzie próbki badań, to co robimy w tym roku. I byliśmy u tych 44 osób, to jest łącznie 13 miejscowości. Tak jak mówiłam, i średnia wieku, teraz tak strzelam troszkę z głowy, ale to jest około, średnia wieku osób, z którymi rozmawialiśmy, to będzie około 75 lat. 5 osób koło 90, większość to osoby pomiędzy 75 a 83, 5 rokiem życia, kilka osób po 60 i 2 czy 3 osoby właśnie w takim, no gdzieś mniej więcej w moim wieku. Nasz obszar, po którym się poruszaliśmy, to jest... A mogę to zrobić? O, świetnie, dziękuję. Jestem jakimś starożytnym człowiekiem. Gdzie my jesteśmy? Kamieński, tu jest Kamień Pomorski, Międzyzdroje, to my jesteśmy, trzęsie mi się ręka. Jesteśmy o gdzieś tutaj. I teraz jedno takie centrum, wokół którego się poruszaliśmy, naszych badań, to są okolice Golczewa. I tutaj zarejestrowaliśmy najwięcej rzeczywiście materiału stricte muzycznego, który w całym naszym zbiorze audio, jaki do tej pory mamy z tych badań, to jest, myślę, że około 15, niecałych 20% tego, co mamy, to są rzeczywiście nagrania muzyczne, a reszta to są relacje biograficzne. Więc Golczewo, następna, coś. Następna to jest Szczecin i okolice. No, z racji tego też, z racji dostępności i tego, że jak my tutaj przyjeżdżamy z Dublina, to wykonujemy dosyć taką logistyczną pracę po prostu w celu maksymalnego wykorzystania czasu, dosyć szczegółową i dosyć trudną, więc się nie wzbraniamy, jeżeli ktoś daje nam kontakty do osób, które z różnych, jakby po przyjeździe tutaj, rodzina nie mieszkała w Szczecinie, tylko na przykład w okolicach Świnoujścia czy Kamienia Pomorskiego, z różnych powodów te rodziny czy te osoby są teraz w Szczecinie i po prostu też najłatwiej było się z nimi spotkać, więc Szczecin jest naszym centrum. Jak wróci mapa, to pokażę dalej. To są dosłownie jeszcze dwa miejsca na mapie. Marzyłabym o tym, żeby nam się udało rozszerzyć te badania na całe województwo zachodniopomorskie, na cały region. Niekoniecznie w takich dokładnie detalicznych granicach administracyjnych tego regionu. Bardzo ciekawe, z tego co wiem, tam jeszcze nie dotarliśmy, są południowo zachodnie krańce województwa zachodniopomorskiego. Jak mi powiedział ksiądz z Wisełki, tutaj w Kamieńskim powiecie, to są ludzie północy, są to ludzie chłodni, zamknięci, nic pani nie powiedzą. Na południe, jak pani, bardzo mnie to rozbawiło.
Ktoś dzisiaj, ty Piotrze, wymieniałeś nazwy tej miejscowości, nie pamiętam, bo jestem. Tak, chodzi o Mieszkowice i ten ksiądz pochodził z Mieszkowic właśnie i mówił, no tam jak pani pojedzie, to tylko zimą, bo teraz wszyscy, do których mógłbym dać pani namiary, są aktualnie w pracy w Niemczech, również te osoby właśnie na emeryturze, ale no podobno właśnie w Mieszkowicach czeka na nas też dużo osób, które, od których też właśnie materiał muzyczny będziemy mogli z ich relacji wyłowić. Więc co jeszcze? Więc okolice Szczecina, okolice pomiędzy Goleniowem a Stepnicą. Tutaj wielkie podziękowania i serdeczne wielkie podziękowania i ukłony do Tomka Kwietniaka i do Tomka i Ilony Kwietniaków, którzy są naszymi takimi ambasadorami tam w Goleniowie i bardzo dużo cennych wskazówek, namiarów właśnie Tomku serdecznie dziękuję, bo były to niezapomniane, owocne bardzo, bardzo spotkania dzięki Twoim kontaktom. Okolice Nowogardu dopiero rozpoczęliśmy. Tam prowadziliśmy wywiady w miejscowości Ostrzyca koło Nowogardu i też no, to jeszcze jakby przed nami, tej jesieni, tam już jesteśmy poumawiani z kilkoma osobami, od których też będziemy nagrywać właśnie materiał muzyczny, pieśni. A te spotkania, o których mówię, wynikły dzięki spotkaniu, które odbyło się, dobrze, to będzie gdzieś tutaj, niedaleko od nas, za Wisełką, która jest od nas chyba 3 km, jest wioska, miejscowość Ładzin, jeszcze jakby w tamtą stronę i tam wpadliśmy w sidła pewnej kompletnie niesamowitej rodziny Sybiraków. Mama i dwaj wujkowie naszej rozmówczyni, Karoliny Cackowskiej, która udostępniła zdjęcia i dokumenty na wystawę i też do naszego archiwum, byli jako dzieci z rodzicami wywiezieni najpierw na Syberię, a potem z Syberii trafili do Kazachstanu i w jednym z pierwszych transportów osadników tutaj najpierw do Nowogardu. Nowogard był takim punktem jakby takim, nie wiem jak to ładnie nazwać, przeładunkowym po prostu. Przyjechali do Nowogardu, a potem przyjechali właśnie tutaj do tego, mniej więcej tutaj do Ładzina. Część rodziny i część rodziny do Ostrzycy, czyli zostali w okolicach Nowogardu. Przyjechali te dzieci, już no, wyrośnięte o kilka lat, przyjechały z matką właśnie w te strony. I historia tej rodziny w naszym archiwum, historia i nagrane historie i wywiady i dokumenty od tej jednej rodziny, to jest właśnie znamienne dla badań prowadzonych tutaj, zajmują też, mają takie no, spore miejsce udziału procentowego w naszych badaniach. To było kilka spotkań z członkami tej rodziny, też no, niesamowitych pod względem ludzkim, ale też takim, myślę, że interesujące byłyby też dla socjologa na przykład, czy dla kogoś zajmującego się właśnie od strony czy to socjologicznej, czy nawet psychologicznej, zjawiskiem relacji w rodzinie i przekazu pamięci w rodzinie. To, co się tam działo na tych spotkaniach, no, nie chcę się teraz też rozgadywać, ale no, były to bardzo znamienne, piękne, niezwykłe rzeczy. I zarejestrowaliśmy te relacje biograficzne, ale także materiał muzyczny podczas tych spotkań. I to są przede wszystkim pieśni charakterystyczne dla
dla jakby tych miejsc, skąd pochodzi ta rodzina, czyli z Lubelszczyzny, z Wołynia. I jedna z tych sióstr, która dzisiaj ma 80 kilka lat, właśnie jako dziecko zapamiętała, była bardzo muzykalna w ogóle cała ta rodzina, więc ona zaśpiewała nam fragment takiej czastuszki po prostu rosyjskiej. Pamiętała dużo z właśnie tutaj po przyjeździe. Po 45 roku. Obecnie po prostu choruje na Alzheimera i dlatego już my tego nie zarejestrowaliśmy. Taki typowy zakres repertuarowy zachowany, jakby pieśni zachowanych w pamięci tych osób, powiedzmy, przepraszam za te kolokwializmy, próbuję skracać swoją wypowiedź i dlatego one mi się wkradają, dla osób w wieku 80+, to są proszę Państwa, no to co mówię będzie brzmiało dość typowo dla osób, które robiły na przykład właśnie badania u Polaków na Grodzieńszczyźnie czy na Podolu, bo tam bardzo często taki repertuar jest rejestrowany, czyli pieśni o tematyce patriotycznej, nie patriotyczne, ale o tematyce patriotycznej, takiego typu na przykład jak profesor Bożena Muszkalska na koniec swojego wystąpienia prezentowała pieśni na melodię hymnu Polski przecież. Stary repertuar pieśni religijnych, takich, które obecnie już wyszły z wspólnej praktyki osób wierzących, spotykających się albo tak formalnie w kościele, albo w takiej pobożności domowej czy sąsiedzkiej. To są o wiele starsze rzeczy niż te, które tutaj są pamiętane w Polsce. Bardzo wdzięczny, bardzo piękny też zbiór różnego rodzaju wierszyków o tematyce patriotycznej, takich o biografiach różnych wielkich postaci z dwudziestolecia międzywojennego, na przykład Piłsudskiego. To też typowe na przykład dla Suwalszczyzny. Kiedyś, kiedy prowadziłam badania na Suwalszczyźnie, dużo takich rzeczy nagrałam i to są rzeczy pamiętane przez te osoby. Zresztą ja się też na tym wychowywałam, bo moja babcia, rocznik 1916, no to było obowiązkowe rzeczy, które mnie uczyła, to było Powrót taty Adama Mickiewicza, jakieś tam fragmenty ballad i właśnie wiersz na przykład taki o Piłsudskim, on nosi tytuł Marszałek w niebie, mówi o tym jak Piłsudski, przepraszam, nie chcę anegdotycznie o tym opowiadać, troszkę mnie to jakby rozśmiesza, mnie sama forma tego wiersza opowiada o tym jak dusza Piłsudskiego, nie wiem czy znany jest Państwu taki wiersz, idzie po śmierci do nieba i jest tam witana przez anioły. I to była taka poezja, którą po prostu dzieci i młodzież karmiono w dwudziestoleciu międzywojennym, przede wszystkim właśnie na kresach. Ona jest zachowana w pamięci tego najstarszego pokolenia. Różnego rodzaju repertuar taki balladowy, liryczny, balladowy. Przykładem tego może być znana na pewno Państwu ballada Laura i Filon, która jest dość mocno reprezentowana właśnie wśród Polaków na kresach i w pamięci osób stamtąd pochodzących, w ogóle już nie tylko na Pomorzu, ale na przykład na Lubelszczyźnie. Różne tego typu repertuarowe historie. Bardzo dużo liryki, bardzo dużo pieśni, piosenek o charakterze przyśpiewkowym. I teraz, jeżeli chodzi o reprezentację taką regionalną, czyli adekwatność repertuaru zachowanego tutaj w pamięci osób w stosunku do regionu, z których pochodzą one albo ich rodziny, to jest ona mniej więcej taka, jak się spodziewałam, czyli że po prostu ludzie pamiętają, jakby, że
dokonało się w pewnym momencie coś takiego jak, nie wiem, zamrożenie nie tyle pamięci, co jakiejś takiej wymiany tymi pieśniami. Nie wiem, jakby nie mam tego przemyślanego, co może być powodem tego. Troszkę tak zagmatwałam. Chodzi o to, że ludzie pamiętają rzeczy, które przywieźli jakby z domu, albo w domu się u nich śpiewało, jeżeli to rodzice przyjechali tutaj, jeżeli z Kujaw, to kujawskie, jeżeli z Kieleckiego, to kieleckie i tak dalej. To osadnictwo tutaj, to już dzisiaj padło, dlatego od tego nie zaczynałam, ale powtórzę, takie najbardziej skoncentrowane, gdzie moglibyśmy tutaj na mapie obszarami pokazać, to są przede wszystkim osadnicy spod Wilna, spod Lwowa, z Wołynia, bardzo duże osadnictwo, idąc dalej i jakby takimi małymi ogniskami z terenów obecnej Białorusi, już jakby dalej na wschód, w głąb Białorusi, aż spod Mińska. Obecnie. Następnie idąc dalej, to będzie Lubelszczyzna, bardzo silnie tutaj reprezentowana. Och, to jest po prostu niezwykle, niezwykle miłe, mówiąc już tak po ludzku, jak właśnie mówimy, ach, my jesteśmy, przedstawiamy się, mówimy, że jesteśmy z Lublina, no i Państwo mówią, no przecież my też z Lublina. I takie było pierwsze spotkanie właśnie z rodziną Karoliny Cackowskiej w Ładzinie. Karolina tutaj miała być, jakieś tam rodzinne historie wyszły, że jej nie ma. Chciałam jej też publicznie podziękować za te niezwykłe spotkania, które dzięki niej były naszym udziałem. No i nasze pierwsze spotkanie to było takie klasyczne zaprzeczenie mitu badacza terenowego, który to głodny, w podartych butach, niewyspany, tam gdzieś godzinami siedzi i nagrywał. Otóż od Karoliny wyszliśmy obładowani torbami na drogę z jedzeniem, z napojami, z syropem malinowym, winem domowym, bo po prostu to jest rodzina o korzeniach lubelsko-wołyńskich i w ogóle nie potraktowali nas jako badaczy, tylko jako taką dawno niewidzianą, gdzieś tam zaginioną rodzinę. I się po prostu bardzo nas nakarmili, serdecznie przyjęli. Kielecczyzna też bardzo mocno reprezentowana. Następnie jak idziemy na mapie Polski w górę, na trasie między Lublinem i Warszawą, to będą okolice Garwolina, później nad Warszawą okolice Rawy Mazowieckiej, jakby tamta część Mazowsza, Kujawy. Dość szeroko, jakby tak historycznie rozumiane Kujawy, nie obecne województwo kujawsko-pomorskie, Wielkopolska, no i to i jakby to są główne obszary, te, które były tam jakby przedmiotem, no te, które, z których przyjeżdżali osadnicy, czy to w sposób zorganizowany, czy w sposób dobrowolny. To jest jeszcze jeden ogromny temat, którego my staramy się dotykać gdzieś tam na marginesie w tych badaniach. Jak zresztą dość dobrze opracowany w literaturze, więc też staramy się go odnotować, ale jakoś nie poświęcamy mu zbyt dużo uwagi badawczej. To, w jaki sposób w pierwszych kilkunastu latach po wojnie i ludzie patrzyli na siebie nawzajem, czyli ci tacy pierwsi osadnicy, tak zwani repatrianci, którzy przyjeżdżali tu całymi transportami, i osoby, które przyjeżdżały jakby pojedynczo albo tam z żoną czy z mężem, najczęściej to żona przyjeżdżała za mężem czy dziewczyna za narzeczonym, który tutaj przyjeżdżał gdzieś tam właśnie z Kieleckiego czy z Wielkopolski, ponieważ słyszał, że tutaj można jakoś sobie fajnie ułożyć życie. Problem w tym, że też zaraz po wojnie, to jest też przypadek Szczecina, to Szczecinianie mogliby opowiedzieć niesamowite historie tam o tym placu z zegarkami i tak dalej. Przyjeżdżali tutaj tak zwani szabrownicy, oficjalnie tak nazwani, czyli ludzie, którzy po prostu przyjeżdżali tutaj pościągać sobie rzeczy tam jeszcze z poniemieckich domów i
zabawiali tutaj tylko chwilę i jeździli tym handlować w te miejsca, skąd przyjeżdżali. To był taki, to też się gdzieś tam w takich zupełnie jakby niezależnych opowieściach, takich towarzyskich, rodzinnych pojawia właśnie pod koniec lat, na przełomie lat 40. i 50. nagle był w kilku miejscach w Polsce, w kilku regionach zalew czułenek takich krawieckich do maszyn, do szycia, no tylko, że jakby do niemieckich maszyn, więc to była, poszła taka fama, że to jest żyła złota, te czułenka do maszyn, a potem się okazało, że do większości maszyn tam w Polsce one nie pasują. To powodowało też wzajemną jakąś taką nieufność właśnie między osadnikami a osobami, które tutaj przyjeżdżały na chwilę i się osiedlały w końcu albo nie. Konsekwencje tego jakby w takim patrzeniu, postrzeganiu ludzi, no to jest już rzecz myślę też ciekawa dla socjologów i antropologów, te konsekwencje są tutaj odczuwane do dzisiaj, jak właśnie ludzie też takimi mikroregionami na terenie województwa nawzajem na siebie w związku z tym patrzą. No i jeszcze jeden bardzo osobny rozdział, którego myśmy nie dotknęli. Zrobiliśmy wywiad z jedną panią pod Goleniowem i po prostu zostawiliśmy ten wątek, bo jakoś należy osobno się nim zająć, tutaj oni są nazywani Ukraińcami, ale są i Ukraińcy, i Łemkowie, i Bojkowie. To też bardzo dużo o tym mówiła, jakby o samym tym temacie mówiła pani profesor Magdalena Zowczak dzisiaj rano. I oni tutaj jakby trafiali nie jako właśnie osadnicy czy repatrianci, tylko po prostu pod przymusem w wyniku akcji Wisła. Zresztą takie dwa transporty łemkowskie, z których ludzie osiedlili się między innymi w okolicach Goleniowa część, a druga część w okolicach Nowogardu, trafiła tutaj poprzez w wypadku jakiejś pomyłki gdzieś tam na zwrotnicy, na jakiejś stacji przeładunkowej gdzieś w środku Polski. Więc no to jest jeszcze inna historia. Historia bardzo, bardzo ciekawa. Także proszę Państwa, takie prawdziwe podsumowanie, również bardzo cząstkowe, bo podsumowanie tego pilotażu, którym są badania w tym roku, będzie dostępne w połowie grudnia tego roku na stronie tutejsi.org.pl. Czy wejdziecie Państwo na tą stronę, czy na stronę właśnie Centrum Współpracy Międzynarodowej, będziecie Państwo mogli informacje o opublikowaniu zarówno z takiego szerokiego sprawozdania, jak i dobrze, Ewuś, skończy zdanie, jak i nagrań konkretnych i opisów będziecie Państwo mogli znaleźć. Ja to, co chciałam zrobić, to nakreślić właśnie, no taki troszkę opowiedzieć o naszych marzeniach, zamierzeniach, zderzeniu z rzeczywistością, o próbach ustalenia pewnej metodologii i tego, co nam z tego wyszło w praktyce. Na koniec taki obrazek. Otóż kończymy takie, to do tego, o czym mówił i profesor Matławski, i wiele osób tutaj, a propos takiego właśnie prób wdrukowywania ludziom, czy jakiegoś takiego celowego, systemowego właśnie ze względów politycznych, ideologicznych, czy takiego, który po prostu gdzieś tam na marginesie wychodził, że ludzie są nie stąd, że albo tych tradycji nie mają, albo lepiej, żeby o nich nie mówili i tak dalej, i tak dalej. No to było bardzo znamienne właśnie na jednym ze spotkań, kiedy kobiety takie w średnim wieku śpiewały kolędy z tradycji rodzinnej właśnie tej rodziny. Przepiękne, po prostu przepiękne, stare kolędy, pięknie śpiewały, to były siostry cioteczne trzy i zaśpiewały ich kilka. Skończyły śpiewać i jedna z nich, tak troszkę unosząc ramiona i trochę się tłumacząc, mówi: no to są te nasze tradycje, my innych nie mamy.
No i ja odpowiedziałam tylko, bo nie ma innych. To są tradycje. No właśnie to są one. To się odbyło troszkę taka anegdotyczna scenka, ale właśnie pokazująca też całe takie coś takiego no, ciężkiego, co trochę się na ten obraz i takiego i poczucia tożsamości, i poczucia przynależności do tego miejsca i tego, co jest moją tradycją, w jaki sposób ją praktykuję i chcę przekazywać moim dzieciom, jak tutaj ma miejsce. Jest to dosyć wszystko trudne i skomplikowane. No pięknie, za 15:07. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za uwagę. Tutaj koledzy mi dają rozpaczliwe znaki. Ja się dowiem, czego one dotyczą.